Siemanko, siemanko, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i to jest odcinek, który powinien wyjść już w sumie 2 tygodnie temu, za co bardzo przepraszam. Jest to odcinek o update'cie, czyli co wprowadzili w tym miesiącu w update'cie, a przy okazji muszę się wytłumaczyć, dlaczego nie ma odcinków normalnych. Dlatego, że nie mam czasu ich zmontować. Otóż w dalszym ciągu, jak ktoś nie wie, a pewnie znajdzie się dosyć spora osób z YouTube'a, którzy nie wiedzą, prowadzę przedłużanego live'a. Trwa to już ponad 3 miesiące, czyli od 3 miesięcy siedzę 16 godzin, kończę live'a, idę spać, odpalam live'a na 16 godzin, kończę live'a, idę spać i tak dalej, i tak dalej. I to już prawie od 100 dni, także bardzo was przepraszam, że nie ma odcinków. Dzisiaj będzie odcinek o update'cie i o DLC, a postaram się, jak się tylko przedłużany live skończy, nie wiem kiedy to się skończy, nie mam żadnego pojęcia, zostało mi już ostatnie niby 11 godzin, ale nie wiadomo, czy się nie trafi jeszcze jakiś wariat i nie będę znowu siedział więcej dni, więc nie powiem, ale jak już się skończy, to obiecuję wam, że dostarczę wam taki content, że się wszyscy posracie, dlatego że przez tyle dni, ile grałem, to bardzo dużo czasu, tak powiedzmy 70% grałem w Rasta. A jak grałem w Rasta, to z tego da się zrobić naprawdę mega dużo contentu, bo były słabe wipy, super wipy i ekstra wipy. Super początki, słabe początki i bardzo dobre początki, więc będzie co oglądać, ale muszę najpierw skończyć przedłużanego. A kiedy go skończę? Nie mam pojęcia. Ale też bardzo dziękuję wszystkim, którzy tego live'a przedłużają i dziękuję, że on tyle trwa. Jesteście mega koksy, a tymczasem a propos update'u, który wyszedł 2 czerwca, już jakiś czas temu, ale część z was może o nim jeszcze nie wiedzieć, bo też dużo z was nie gra w grę, tylko ogląda. Więc zobaczcie, co weszło. Mamy update, kolejny piękny update, jak widzicie jest przepiękna, ale bardzo przepiękna tutaj ilustracja, obrazek i tak dalej, otóż chodzi o to, że dodają DLC, więc ogólnie świetnie. Tak jak mówiłem ostatnio, dodali DLC z kamiennymi ścianami i tak rozkminiłem w pewnym momencie na live, że pewnie następny będzie DLC, jak już dodadzą, z metalowymi ścianami. I rozdzielą to na 2 DLC, żeby więcej pieniążków od was zarobić. Przy okazji wygląda to paskudnie, bo macie bazę kurwa z kontenera zrobioną. Więc tego. Także kontener wysyłkowy DLC, drugi w swoim rodzaju DLC z nową skórką budynku. No i tyle w temacie w sumie, tutaj nie ma za dużo co omawiać. Freta, ten, jeżeli chodzi o ten kontener, to go można pomalować, nie? A, w sensie, że jeszcze możesz dodatkowo malować ściany, na kolory, tak? 16 kolorów jest. I wtedy o kurna! I wtedy tym sprayem można to malować i ten taki, jak w lesie się mieszka czasem, to jest taki fajny kolor zielony, że się bardzo maskuje. Widzę, widzę. No ten zielony oddaje, Bo jak tutaj jest taki obrazek... Jest to kurwa sztos. To można się bawić. Ten zielony, jak postawisz w krzaka i tureta. No, ten jest git. Ale to widzowie tylko tyle. Ta taktyka, żeby postawić właśnie w tureta gdzieś w krzaku, no to z tym kontenerem może być opłacalne, nie? No tak. Dodatkowo interfejs wyboru skórki. Widzę, że jest. Na kuje można jeszcze sobie zmieniać, co jaka skórka ma być. Efekt tworzenia. O kurwa, jak się teraz fajnie buduje. Ale sztos. Ale widzieliście? Podobno w QFP... Tak, ja widziałem, ale podobno w QFPS-ów to wypierdala później. Nie wiem na ile to prawda, ale taki link do mnie doszło. Okej, no może tak być. Ej, dobra, to jest ładne. Trochę tych animacji tam jest wrzucone w jedną ulepszenie ściany tego, jak będziesz napierdalał tak jak wszyscy. A wyobraź sobie, co się będzie na jakichś oficjalach Unlimited, jak te zergi zaczynają budować w 3 budowniczych i ulepszają wszystko. No tak. No dobra, no ale to pewnie na blisko będzie tylko taki... No tak, efekt. No dobra, zmienili dodatkowo bugi, teraz możecie mieć maksymalnie 15 bugów na mapie i mam nadzieję, że te 15 bugów na mapie odda ze względu na ilość FPS-ów. Mam tutaj na myśli to, że nieraz się stawia bardzo dużo bugów, a skoro dodali coś takiego, co będzie wpierdalać FPS-ów, to może ilość bugów te FPS-y kurwa jakoś wyrówna, mam taką nadzieję, aczkolwiek wątpię. No ale 15 bugów teraz maksymalnie. Zmiana odrodzenia. Jeżeli chodzi o równowagę, to w miesiącu pojawia się pewne zmiany w odrodzeniu. Najważniejsze istnieje teraz maksymalna liczba punktów odrodzeń, torby i łóżka dostępne dla każdego gracza na serwerze. Domyślnie maksymalnie wynosi 15, a podczas umieszczenia torby, czyli w sensie śpiworu, zobaczysz informację o aktualnym limicie. Wraz z tymi nowymi limitami następują pewne zmiany w podstawach bugów. Gracze mogą teraz usuwać swoje pośrednictwem mapy w grze. Ale można było chyba usuwać bugi z mapy.
A może nie? Dobra, nieważne. Myślałem, że jakiś ten... Krzyżykiem można było. Można było, nie był krzyżyk. No, a, to krzyżyk tak się klikasz wydaje. I tyle. No i dobra. I ulepszenia map w grze. Podczas gdy twoje bugi są teraz na mapie w grze, zauważysz kilka innych zmian w tym miesiącu. Przede wszystkim wszystkie znaczniki map od ciebie, twojego lidera zespołu są teraz wymienione po lewej stronie. Wprowadzono również pewne ulepszenia jakości życia i poprawki odpowiedzi. Dobra, czyli tutaj mamy po prostu po lewej stronie zaznaczone na mapie. Na mapie ten punkty, nie? I to w sumie tyle. Ulepszenia timera czyszczenia, czyli pewnie ten timer, co jest na gole z wipe'em. Podanie pojemnika z silosu z przyciskiem nuklearnym. Aha, dobra. Zrefaktoryzowano timer czyszczenia, cokolwiek to ma znaczyć, kurwa. A, to są rzeczy adminowe, dobra. Dobra, tu nic ciekawego, okej. Ręcznie robiony model świata muszli. Kurwa, uwielbiam to tłumaczenie na polski. W tym miesiącu pojawia się nowy model świata. Nigdy więcej jutowych worków podczas upuszczania ręcznie robionych muszli. Teraz... Kurwa, co to są ręcznie robione muszle w tej grze? A daj na angielski, będzie prościej teraz się kurwa, próbować. Co takiego? To jest amunicja, stary, dobra. To jest handmade shell ammo, okay. Kurwa, mi to przetłumaczyli. Dlatego ja uwielbiam to polskie tłumaczenie, to takie gówna, kurwa, powstają. Dobra, muszle, jak będziesz ale... się opuszczać, to chuj, no. Najgorsze jest to, że ta muszle, ja szukałem z shell, tylko nie z tym shellem kojarzyłem i zastanawiam się, o chuj chodzi, nie? Siema, czarty. Ja dupię, no dobra. Czyli po prostu paczki na naboje shotgunowe są jeszcze inne niż wprowadzili, bo wprowadzili ostatnio te żółte takie, nie? Różne poprawki. Naprawiono brak ukrytej nazwy zwłok i czaszek w trybie streamera. Naprawiono niepojawianie się młotka krowiego dzwonka w prawej ręce podczas używania dzwonka krowiego. Dobra, czyli chodzi o ten instrument do grania. Nie wiem, o co tu chodzi. Pływający pylon na mapie i inne rzeczy. Ulepszono animację bezczynności konia. Okej. Okay. Częstotliwość nadajnika radiowego. Większy promień bez budowania wokół silosu. O, to już będzie ciężej tą murę ojebać. I tyle w sumie z takich ważniejszych rzeczy. No, czyli jak widzicie, dzisiejszy update chuja wnosi, nic nie wnosi, ale bardzo fajną zmianą jest to. To mi się mega podoba, bo ta gra zaczyna wyglądać, że tak powiem. W sensie wiecie, o co chodzi, nie? Mamy już takie postępy w tej gierce, takie postępy, które rzeczywiście rozwijają wygląd tej gry i sprawią, że nie odejdzie ona za szybko dla lamusa i zaraz nie będzie tak, że ona już jest w porównaniu do innych gier mega chujowa graficznie czy coś takiego i jebać tą grę, nie? Także to jest fajna zmiana, reszta to gówno, no. To tak ode mnie. A to jest kurwa pay to win. Trochę, nie mówię, że bardzo, nie? O co chodzi z jetem, bo ostatnio grałem na rzutach. Pay to win, wreszcie. To mam modowany serwer pewnie jakiś. No, w sumie ta. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał opis update'u i moje wytłumaczenie na początku, dlaczego ostatnio nie ma odcinków. Postaram się to nadrobić. Bardzo was przepraszam i bardzo dziękuję za wszystkie łapki, jakie tu dacie, bo wiem, że dacie, bo jesteście jakoksy. A, i postaram się, chociaż jak nie mam kiedy odcinków robić i nie mam jak tego montować, bo to jednak x godzin trwa, żebym zmontował jakiś normalny odcinek, to postaram się, tak jak ostatnio to robiłem, od czasu do czasu rzuciłem jakiś śmieszny shorts. Tego, co się na live dzieje. Dobra, żegnam się, nie przedłużając. Trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Cześć.